Jurek Janowicz jest w drugiej rundzie turnieju. Swój kolejny mecz rozegra już jutro o godzinie 18 z Jurgenem Melcerem, ale na początku poprosimy go może o oklaski tutaj dla Państwa. Opowiedział, skomentował ten dzisiejszy mecz. Nie mam mikrofonu? Nie mam mikrofonu, na tym rozmawiamy. To jest na tyle realnie, że może być. Pierwszy mecz jest zawsze ciężkim meczem, tym bardziej, że nie zagrałem zbyt wielu treningów na tym korcie. Zagrałem dzisiaj tylko rano. Wczoraj zrobiłem sobie troszeczkę luzu. No, na pewno nie grało się łatwo, tak? Może wyglądało to wszystko dość pewnie i pod kontrolą, ale no, grało się trudno, ciężko. Okej, okay, w takim razie prosimy o zadawanie pytań, przedstawienie się z jakiej redakcji, proszę bardzo. Magazyn Tenis Polska. Ja chciałem zapytać, jak oceniasz właśnie grę Czecha, bo Czech jeszcze w ubiegłym roku był bodajże ponad 1000 w rankingu. Także był notowany bardzo nisko, wykonał przez ten rok bardzo duży postęp, jest obecnie około 300 w rankingu, bardzo dobre starty w ITF-ach, również ostatnio grany Challenger całkiem nieźle przez Czecha i bardzo duża swoboda była widoczna dziś u niego na siatce. Jak właśnie oceniasz jego grę dzisiaj? Jak ci się z nim grało w ogóle? Co do swobody na siatce, to zaczął chodzić, jak już go przełamałem w drugim secie. Tak. Tam wtedy już była swoboda duża. No, raczej na początku próbował grać z głębi. No, powiedzmy sobie szczerze, że ta nawierzchnia trochę zniekształca tak naprawdę poziom zawodników i poziom meczu. No, nie ma zbyt wielu wymian i ciężko się na niej gra te wymiany, chcąc nie chcąc, więc niewielu zawodników tak naprawdę potrafi grać na tej nawierzchni. No. Naprawdę trzeba mieć troszeczkę inne umiejętności grania w tenisa, bo to jest zupełnie coś innego. No. Ciężko mi ocenić Czecha, bo po takim meczu no, za dużo do powiedzenia na jego temat no, nie może być. No tak, nawet tam narzekał, że nie ma czasu się złożyć po ich wydarzeniach. Także... Nie no, fajna gra dzisiaj, wszystko się działo płasko, super. Dzięki bardzo. Kolejne pytania, proszę. Maciej Markowski, Przegląd Sportowy. Jesteś po fantastycznym tygodniu w Bergamo. Praktycznie do Wrocławia przeleciałeś wczoraj, czy nawet dzisiaj. Jak zebrać siły, i te mentalne, i fizyczne? Jak się czujesz tak naprawdę? Czy jesteś cały czas przemęczony, czy jednak już tamten tydzień? Zieliński mi przesłał specyfiki, więc nie ma problemu większego. Jestem w najlepszej formie życiowej. Nie no, śmieję się. No, wiadomo, że nie jest to łatwe tak... Dużo grania za mną, tak naprawdę dużo grania jeszcze przede mną, więc no, trzeba znaleźć tą motywację. No. Ja tą motywację mam, no, chcę wrócić do tej pierwszej setki jak najszybciej, potem po setce jak najszybciej do 50, więc trzeba się śpieszyć, nie ma co się obijać i no, każdy mecz jest ważny. Tak? Wróciłem w poniedziałek, później popołudniem, wczoraj wziąłem auto i przyjechałem tutaj, więc no. Trzeba grać. Jerzy, Piotr Dąbrowski, Polskie Radio. Kolejny twój przeciwnik, Jurgen Melzer, rozprasowany tutaj z ósemką. Kiedyś przedstawiciel czołówki rankingu ATP. Jeżeli chodzi o twojego rywala, to jakbyś go ocenił? No i jeżeli chodzi o wasze spotkanie jutrzejsze, to co przewidujesz, jak to spotkanie będzie wyglądało? Pierwszy problem to... Ciężko mi przewidzieć, co będzie się działo na meczu, tak jak mówię, no, ta nawierzchnia jest bardzo nieprzewidywalna i tak naprawdę ciężko sobie ustawić przeciwnika pod kątem taktycznym, tak? No bo, tak jak mówię, no, z głębi kordu tych wymian za dużo nie ma, więc no, rozgrywanie jakichś dłuższych wymian czysto taktycznych no, jest ciężkie, tak? Więc na pewno będę grał tak samo jak przez ostatnie 7 meczów, czy 6. Czyli no, agresywnie i będę kontrolował swój serwis i czekam na szansę na return. Michał Buczek, Portal Tenisowy. Nie uważasz, że zostałaś taką sprawę trochę małą tradycją, że przed przyjazdem do Polski wybierasz sobie Challengera we Włoszech. Wcześniej tak samo było we wrześniu, teraz tak samo tutaj w Wrocławiu. No wygrywam sobie, no. Częściej trzeba organizować turnieje w Polsce.
Jeszcze raz? Może trzeba część odmiennych turniejów w Polsce, żeby miał wygrany mecz przed się, turniej przed prezentem. No przydałby się ADP w końcu. Tak. No właśnie, ja chciałem zapytać o plany właśnie startowe. Czy bardziej planujesz robienie rankingu na czalach teraz? Bo wiadomo, że jeszcze... Znaczy? Na challengerach, co tak słanie. Natomiast sam wspomniałeś, że trzeba się śpieszyć właśnie, czy jeszcze liczysz teraz na te hardy, na nawierzchnię właśnie twardą, jak najwięcej startów w challengerach, żeby ten ranking robić, czy liczysz jeszcze na jakieś karty w najbliższym czasie i jak się zapatrujesz na sezon nadchodzący, czyli ten ziemny? W challengerach gram no, głównie z przyczyny prostej, bo nie ma rankingu na granie turnieju ATP. No, jest to dość logiczne, wiadomo, że przez 4 lata grałem non-stop turnieju ATP i wróciłem do challengerów tylko i wyłącznie przez to, że nie mam rankingu. Tak. Trudno mieć ranking, jak się nie gra ponad pół roku. Więc no, wiadomo, że jeżeli ten ranking będzie wystarczający już w odpowiedni, to wracam do ATP. No, na pewno przede mną jeszcze 2 bądź 3 turnieje challengerowe. To będzie Kanada. Raczej będę tą Kanadę odpuszczał. I potem 2 Meksyki. Zaraz potem no, już na ziemi będę próbował, na pewno zagram eliminację Marrakeszu. Może tam jest szansa na dziką kartę do głównego. Barcelona, Monte Carlo. Monte Carlo, Barcelona. No, będę próbował z protected rankingu załapać się do Barcelony. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to w następnej rundzie jeszcze będzie okazja. Dziękuję bardzo.